tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników 5. edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz internetowych. Witam szanownych zgromadzonych naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest już 5. edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na 4 niezależne konkursy dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patria Nostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu, przypominanie o naszych chlubnych tradycjach. Jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że jury to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji, a więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. Tym sposobem mamy zawsze sprawiedliwe wyniki. I kolejne podziękowanie dla pana Rafała Gietki, prezes zarządu Enea Oświetlenie. Nie mamy połączenia na Zoomie, ale mamy za to film o dokonaniach Enei.
Enea Oświetlenie tworzy magiczny klimat świąt. Ci to mogą się teraz wykazać. Dziękujemy. Miejmy nadzieję, że wszystkie miasta, nie tylko Poznań, będą wyglądały tak pięknie. Dziękujemy i statuetka dla was. A statuetkę dla zarządu Enea przekażemy. Dziękuję bardzo serdecznie. I kolejne podziękowania dla pana Tadeusza Zyska, z którym prawdopodobnie mamy połączenie internetowe. Prezes zarządu wydawnictwa Zysk i spółka. Panie prezesie, czy się widzimy, czy się słyszymy? Ja słyszę, nie wiem jak państwo mnie. Słyszymy, widzimy. Panie prezesie, dlaczego z nami? No ja się przede wszystkim cieszę, że młodzi ludzie, młode dziewczęta i chłopcy zaczęli być nie tylko biernymi uczestnikami kultury, no to też jest dużo, ale spróbowali być aktywnymi. Teraz doskonale widzą, jak tworzyć kulturę, napisać książkę, nakręcić film, tworzyć piosenkę nie jest sprawą tak bardzo łatwo. Dlatego chciałbym jeszcze raz im bardzo pogratulować za ten pierwszy krok, zobaczenia, że nie jest się tylko odbiorcą, ale też jest się twórcą na własną skalę, a organizatorom za zapał, pracę, no i wszystkiego najlepszego, żeby to tak jak najdłużej trwało. A jak już kręcą takie filmy, to może kiedyś książkę napiszą dobrą, na przykład historyczną i pan prezes wyda ją. A my? Tak, ale to jest taka droga, dużo pracy. Sami myślę, wiedzą w tej chwili, ile to wymaga pracy, nauki, ale naprawdę jest to fascynująca przygoda. Warto ją podejmować. A my serdecznie gratulujemy panu prezesowi Tadeuszowi Zyskowi. Dziękujemy wydawnictwu Zysk i spółka za setki, tysiące nagród, które trafią później do uczestników konkursu. Szanowny panie prezesie, na pańskie ręce przekażemy w najbliższym czasie tę to statuetkę. Kolejne wyróżnienie i nagroda i podziękowania dla całego zarządu grupy Lotos S.A. Czy mamy połączenie? Z Lotosem? Nie mamy tym razem, ale oczywiście, panie fundatorze, pokazujemy i będziemy przekazywać. Lotos otrzyma od nas no, taką pamiątkę, mam nadzieję, że stanie przynajmniej obok głównego biurka zarządu albo biura zarządu. Dziękujemy bardzo grupie Lotos za wsparcie całej piątej edycji wszystkich czterech konkursów mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego i światowego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu, metropolicie poznańskiemu, za wsparcie naszego projektu. Rozumiem, że nie mamy połączenia, ale mamy oczywiście specjalne, symboliczne. Panie Mirosławie, pokażemy ładnie do kamery. A nuż ktoś u metropolity ogląda transmisję? No, patronat Kościoła jest dla nas szczególnie ważny. Wartości duchowe, moralne są fundamentem naszej cywilizacji. Pozdrawiam serdecznie Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa. Przekażemy statuetkę w najbliższym możliwym czasie. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak,
opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa! Brawo. Jesteście z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina i są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym, dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł. A to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami, a na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz, więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.